Na Dębickim Rynku uroczyście otwarto biuro WGN Nieruchomości. W wydarzeniu towarzyszyły zawody Supersiła zorganizowane przez Five Fit Gym & Fitness. Właścicielami nowo otwartego biura są Paweł Kawa i Wioletta Oleś. Nieruchomości przeżywają swój rozkwit, dlatego że w czasie lockdownu ludzie inwestują pieniądze w coś realnego, w nieruchomości, natomiast pieniądze na lokatach bankowych są zupełnie nieoprocentowane, więc nieruchomości wydają się takim pewnym i stabilnym źródłem do inwestowania, do dochodu ewentualnie dodatkowego. Właściciele mają swój pomysł, jak prowadzić biznes w Dębicy. To, co zrobiliśmy w Tarnowie, pokazało, że daliśmy radę, mamy nowych klientów, obsługujemy deweloperów, którzy są nieosiągalni dla niektórych biur nieruchomości, my ich obsługujemy. To samo chcemy zrobić w Dębicy. Chcemy połączyć siły z deweloperami, żeby stworzyć trochę rynku pierwotnego, czyli tych nowych mieszkań i również sprzedawać na rynku wtórnym. Przy okazji otwarcia WGN Nieruchomości rozrywek nie brakowało. Dla dzieci zdmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn, lody, a dla starszych zawody super siła. Jest to przysiad, jest to martwy ciąg i wyciskanie na ławeczce leżąc. Oprócz tego jest siłowanie na rękę, przetaczenie opon, taki wyścig, no i oczywiście sławny zwis, czyli wisisz przez 100 sekund, dostajesz 100 zł od klubu Five Fit. Po części chodzi o promowanie naszego klubu, jak i również o promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, do której zachęcamy. Nie jesteśmy też po to tutaj, żeby robić pieniądze, tylko po to, żeby zachęcić do tego, żeby ludzie się ruszali. Chętnych do udziału w zawodach nie brakowało. Znalazły się też chętne dziewczyny do przetaczania opon. Kibicowali im licznie zgromadzeni na rynku mieszkańcy.